Zobaczcie, jaki piękny skam z Hubertem Urbańskim na Facebooku i to jeszcze jako posponsorowany, który nawet kilka osób udostępniło. Wygląda to jak portal gazeta.pl, tak wygląda reklama. Po wejściu, no, wyświetla nam się portal, który przypomina naprawdę gazeta.pl. No, adres URL jest troszeczkę inny, ale połączenie jest bezpieczne, przecież jest szyfrowane, jest kudeczka, jak tu niektórzy mówią. No cóż, Hubert Urbański stanie przed sądem oskarżony o coś. No, ciekawy wywiad z Hubertem, Kubą Wojewódzkim. O, a nagle pojawia się jakaś reklama jakiegoś ciekawego portalu. Być może coś trzeba zainwestować i nagle dużo zarobisz? 150 komentarzy, niemożliwe. Pan zarobił bardzo, bardzo dużo. To musi być skam. No ale cóż, ludzie się na to nabierają. Wejdźmy, zobaczmy co tam się dzieje. 3500 zł do odebrania codziennie. Krzysztof Wibisz, nie, to musi być naprawdę legitne. Znowu jest kłódeczka. No nic, wprowadźmy dane jakiegoś fałszywego obywatela i zobaczymy co się stanie. Czy to kradnie pieniądze, czy się... Wygrywa. Używam tymczasowego 10-minutowego maila i podaję swoich danych. Próbujemy się zarejestrować i naszym oczom za chwilę ukaże się platforma, w której będzie można zarabiać te 3500 złotych dziennie. No właśnie tak wygląda ta platforma. Ech. No cóż, to jest jakaś skamerska strona, która przypomina nam jakiś trading, i tak naprawdę tutaj dopiero zaczyna się ten prawdziwy skami phishing. Tutaj dojdzie do po prostu wyłudzenia pieniędzy. Aby zacząć grać być może na jakiejś fikcyjnej giełdzie, no bo zobaczcie, ta strona, którą za chwilę nie działa. Tu jest jakaś przykładowy landing page, jakaś strona fikcyjnie zrobiona aplikacja, która ma symulować nam giełdę. No tak czy siak. Strona służy do tego, żeby wejść i zacząć próbować na niej grać, dodawać jakieś fundusze. No i właśnie o to chodzi. Tutaj, próbując doładować konto, stracimy pieniądze. Trafimy na jakieś fikcyjne konto cyberprzestępców, którzy nas po prostu gołocą, a my nic nie zarobimy. Będą jakieś symulacje, będzie coś się nam wydawało, że wy, wy zarabiamy, ale tak naprawdę to się nie dzieje. No co? No, jako Jan Nowak spróbujemy wypełnić ten formularz, wybierzemy jakąś fikcyjną no, datę urodzenia. I na tym się tak naprawdę zabawa skończy. Nie będziemy przelewać pieniędzy cyberprzestępcom. Dokładnie w ten sposób ludzie tracą hajs, po prostu są oszukiwani. To nie jest żaden hacking, to jest po prostu zwykłe oszustwo, scam, phishing.